Co to dzisiaj przyszło z castorbike.pl? To jest jednak dobra firma, szybko wysyłają. Nie trzeba czekać tygodniami jak u innych. Trzeba to teraz rozciąć. Skalpel już tępy od tych wszystkich unboxingów. No dobra. Łańcuszek 16 HG95 10S. Otwórzmy. Tu są wszystkie dane. Co w środku oprócz łańcuszka? Wyjmijmy to wszystko. W środku już nic nie ma. W środku pin. Tego nikt chyba nie używa. Spinka jest lepszym rozwiązaniem. Co tu jest? Instrukcja odnośnie smarowania łańcucha. Więcej instrukcji odnośnie smarowania w kilku językach. No i sam łańcuch. Łańcuch jest oryginalnie w takim smarze. To trzeba włożyć do wody i wypłukać, bo to jest strasznie lepki smar. Wszystko przyciąga. Tu jest napisane, jak go instalujemy. Napisami do siebie, czyli łańcuch kierunkowy. Co dalej? O, rozwaliłem pudełko, bo mi się nie chciało rościć. To nic, to tylko pudełko. No, no, dajesz, 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 dobra. Kaseta. XT. Ostrość, proszę. No, come on, ostrość. M771 10 Anginis 36. Made in China, tak? Nie, Japon. Produkt japoński. Japoński. Dobra. Otwieramy. W środku rachuneczek, na którym ledwo co widać, żeby tutaj tak. To jest taki produkt, gdzie gwarancja w ogóle nie ma sensu. To jest instrukcja obsługi, safety. Kolejna w kilku językach. Jak smarować, jak zakładać, albo ogólnie. No i sama kaseta. XT, może wyjmiemy ją. Z tego pojemnika. No, się nam rozsypał. Ale się rozsypało, chwileczkę. Dobra, mniej więcej złożyłem. Co pisze na przodzie? Lok 40 Nm Shimano 11T Japan. Kaseta tak wygląda. Od spodu mamy tak tą część i tą część do 19. Reszta jest luzem. To jest najfajniejsza kaseta, bo można sobie dokupić te, które się najbardziej zużywają, czyli najmniejsze. W
są bardzo łatwo dostępne na stronach. To jest kaseta, którą najbardziej lubię. To tyle. Za chwilę jeszcze ją założymy.